Cześć kochani, witam was w sobotni poranek. Jak widzicie, pani pogodynka się pomyliła. Zamiast stopnieć, to kurwa znowu już dopadało. Biedostwa. No nic, ogarnę sobie troszkę podwórko ze śniegu i biorę się za ważenie, jak obiecałem. Zważymy sobie miedź i mosiądz. Zobaczymy, ile tego udało się nadziubać w tygodniu. Także oglądajcie. I tak kochani, złożymy sobie tygodniowy urobek. Na wadze, jak widać, odjąłem niecałe 200 gramów. Tak mniej więcej średnio ważą wiaderka. Wiem z doświadczenia. Pierwsze na wagę trafi miedziucha. Przypominam, że to jest z tygodniowego urobku. I mamy ponad 3,5 kg miedzi. Dobry wynik. Na bok. Mosiądz żółty. Na wagę. O, tu będzie chyba najwięcej. Tak. 5700. Bardzo dobry wynik. Wrzucimy na wagę sobie biały mosiądz. To będzie chyba najmniej. O, podobnie jak z miedzią. 3,5 kg. Licząc tak na szybko, myślę, że około 300 zł za sam kolor. Także wynik bardzo dobry. Nie robiłem tego jakoś na wariata, żeby nie robić tego na pokaz po prostu. Zostało mi do rozebrania. Przecież mam jeszcze kłódki do rozcięcia. Wierników do wydobycia. Tu jeszcze troszkę pierdółek. Jakieś zaworki, krany jeszcze są tutaj. Jeszcze by chciał, to by jeszcze dodłubał. A dziś sobie rozdłubię ten programator. Chyba programator, tak wygląda. Zobaczymy, co będzie w środku. Myślę, że na pewno mosiądz. Może jakieś srebierko. Zobaczymy razem. Miedziucha trafia do większego wiaderka. Te na razie zostają. Będą pełne, będą przesypane. Oglądajcie. No, jak mówiłem, tak robię. Miedziucha trafia do zbiorczego wiadereczka. Chyba trzeba będzie to któregoś dnia sobie przesegregować, rozdzielić na mniejsze wiaderka, na kawałkowo, na biberę i na niesort, bo się robi pełno. Uprasujemy trochę. Jeszcze jedno wiaderko i biorę się za segregację. A teraz biorę się za rozbiórkę programatora. I tak, programator mamy na blacie. Na mnie będzie ciekawostka, bo pierwszy raz tego typu będę rozbierał. Standardowe, takie od starych pralek, to najłatwiejszym sposobem traktuję młotkiem. Tego też bym tak potraktował. Ale chcę razem z wami zobaczyć, jak go otworzyć bezboleśnie. Widzę, że tu trzeba będzie wyprostować te blaszki. To powinno zejść. Ściągnąć to gdzieś tam, pewnie się czai nakrętka. I zobaczymy, co dalej. Działam.
tak, programator mam już rozebrany. Cztery rodzaje surowca. Metal, mosiąd czysty, miedziuszka, mosiąd ze sreberkiem. Na miedziuszce też mamy sreberko, końcóweczki do odcięcia, do wydłubania. Zostały takie plastyczki, ale ja sobie je ogarnę przy odcinaniu tego. Mosiąd ten jest czysty, trafi do wiaderka. Tu jeszcze jest mosiąd ze stykami, srebereczko. Może uda się odpalić, odpalałem już mniejsze. Także zobaczymy. Sorry za paluchy, nie lubię robić w rękawiczkach, nawet jak jest zimno. No. To ja sobie to ogarniam, zagreguję. Jeśli coś się wydarzy, na pewno wam pokażę. Oglądajcie. Pojechałem na złom, a na złomie co? Lampa Aladyna. Patrzymy, zobaczymy. Może dżin z niej wyskoczy. Któż by się tego spodziewał, co nam dżin pokazał? Ceweczka. Będzie miedziuszka. Z alternatora. Rozrusznik? Nie wiem. Miedziuszka. Dał też trochę mosiądzu. Dobry dzień w sobotę. Ja, moi mili, będę kończył. Jeśli komuś się podobało, zapraszam do lajkowania. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to będzie bardzo ważne. Trzymajcie się i do następnego.